Hej, z tej strony Dealer i witam Ciebie w kolejnym odcinku na Minecraft Ferajna na naszym kanale. Poprzednie odcinki znajdziecie w karcie, zapraszam Cię bardzo serdecznie na całą playlistę. Myślę, że warto obczaić, jeżeli jesteś zainteresowany. Przypominam, że codziennie o 19 są live'y, więc dzisiaj również zapraszam Ciebie. Będziemy pewnie kontynuować to, co dzisiaj zaczniemy na odcinku. A co zaczniemy na odcinku, to zaraz się wszystkiego spokojnie dowiesz. Ogólnie to tak, zapraszam Ciebie również na Instagrama oraz na mój nowy kanał, masz go w karcie również. Dlaczego zapraszam Ciebie? Ponieważ dzisiaj wjechał nowy vlogasek. Już są trzy filmy, więc jest co oglądać, zapraszam. Bardzo fajny Erdest. Kanał, polecam cześć. Wszystkim. Tak, bardzo jest ze mną gdzie Tricus, jak słyszycie, to jest, no, cześć Ernest. Wasz ulubiony jeż w Minecraft, nie macie wyboru w sumie. Więc tak, co tu się zmieniło? Bo się zmieniło. Razem z Ernestem budujemy ratusz, który według Ernesta jest... Czym Ernest mówi, że jest? To jest świątynia zła. To jest, według Ernesta jest świątynia zła, tak naprawdę to jest ratusz. Mrocznego Steve'a, stary. Wszystko się wyjaśni niedługo. Tak, tak, Ernest. To jest ratusz. Słuchajcie, i właśnie dlaczego budujemy ratusz? Otóż planuję zrobić coś takiego, ponieważ na live'ie wszyscy pisaliście, że chcecie taki pomysł. Jakby rzuciłem tą propozycję i bardzo jesteście za tym, więc jeszcze się upewnię, macie ankietę w karcie. Zagłosuj jeszcze teraz. Jeszcze się upewnię, powiedziałeś. Co? Jeszcze się upewnię, powiedziałeś. Jeszcze się upewnię. Czy chcecie, żebyśmy zrobili wybory na burmistrza Nowej Ferajny, czyli tej dzielnicy, w której właśnie teraz jesteśmy. Taki jest plan, by zrobić to, można w taki sposób, żebyśmy zrobili całe głosowanie, gdzie wy byście mogli głosować. Wszystkie osoby, które by się zgłosiły na jakby kandydata, zrobiłyby własne spoty, przedstawiły swój plan na rozwój Nowej Ferajny, dlaczego to on, znaczy, dlaczego ta osoba miała być właśnie burmistrzem. I czy chcecie taki pomysł, komentujcie, głosujcie. Ernest, czy ty byś kandydował na przykład? Tak, znaczy jakby stary, jedna osoba mogłaby mi zabronić kandydować. Kto? Nowa osoba na Ferajnie. Kto taki? Ludzie się dowiedzą niedługo. A, Lord, czyli nie pytać ciebie, rozumiem. Nie, w ogóle wiesz, stary, czemu mi jest trochę przykro? No? Dlatego, że jakby ja mam filmy naprzód i ta świątynia już stoi, a ja jeszcze nie wrzuciłem... No wiem, no to jest urok tego, że jakby stawiasz filmik naprzód. No wiem, no przykro mi, Ernest. To mają, ludzie, mały spoiler, to może nie mam będę wam... Mam nadzieję, ludziska, że będziecie oglądać a tak to jest taki, to jest jakby plusik, że jakby ty uważasz, że to jest świątynia zła, ja wiem, że to jest ratusz, więc jakby oni dowiedzą się jakby drugiej twojej prawdy z twojego filmiku, tak? Tak, tam właśnie szantażowałem różnych ludzi na Ferajnie. No, to fajnie się bawi, że Ernest. Kosz się właśnie ostatnio mi mówił: ej, Iler, bo jakby ktoś mniejszym Diego zaczął grozić na Ferajnie. Kto to był? Czy to był MWK? Mówię, nie, zaraz, nie MWK, bo kogo nie gra na Ferajnie ostatnio. A, to na pewno był Tricus, on jest dla mnie taki niemiły. Nie jestem wcale niemiły, stary. Jestem najmilszą osobą na świecie, widzowie mogą ci potwierdzić w komentarzach. No dla nich jesteś miły. A dla starych graczy Ferajny? Nie wiem, stary. Polemizowałbym. No dobra, okej. Posłuchajcie, jeszcze kilka rzeczy innych się stało oprócz tego ratusza. Na przykład przyprowadziliśmy lamy, znaczy no na lawie przyprowadziliśmy lamy. Co się stało? Co? Wytyfy! No, lamy jest... Trwa inwazja lam na Ferajnę. Przyprowadziłem lamy, chodźmy do... Wiesz, jak to wygląda, stary? Co wygląda? Te lamy? Jakby lamy przejęły Ferajnę. No... Taki, tak miało być. Zrobiłem sobie bardzo dużo fajerwerków, fajersonów, nie wiem, jak się mówi, fajerwerki czy fajerwerków, czy fajerwerek? Ała! Co ci? Pluje we mnie lama! Nie bij lam, Ernest! To są pod ochroną! Ała, ale ona we mnie pluje ciągle! Nie możesz, no to odczep się od niej, bez powodu by nie pluła. Ała! Odsuń się, ona może zginąć. Okej, chodź, idziemy do Knesa, bo chcę pokazać widzom, co się stało. Bo to jest taki, znaczy... To nie jest troll, ktoś by to nazwał trollem pewnie, to jest bardziej prezent, że przyprowadziłem kilku graczom po prostu do domku całą masę lam. Chodź, Ernest. Znaczy to jakby, chcesz perełki, żeby szybciej podróżować, ja w elektron się przelecę. Bardzo proszę. Trzymaj, o, dziękuję. Chodź do Knesa, więc, do Knesa. Okej, okay, do piwnicy do Knesa. Kto pierwszy, ten surówkę je. No ja już jestem. O. I patrzcie, tyle lam jest do Knesa. I właśnie to jest taki. A czemu u mnie nie ma? Czuję się, stary, trochę jakby. Dlatego, że widzowie głosowali, do kogo mam przeprowadzić lamy i niestety nie byłeś faworytem. Czyli widzowie mnie pomijają. Wszyscy o mnie zapomnieli. No nie, stary, no, jakby daleko masz domek, może dlatego nie chcieli, żebym cały live prowadził te lamy, bo to nie jest takie proste. Te lamy są bardzo głupie i one potrafią się nie słuchać. Że tak napiszcie powiem. Mi ludzie w komentarzach na jakimś filmie, że o mnie nie zapomnieliście. Kto ogląda ten odcinek? No dobra, to tam możecie. Okej, okay, więc Ernest, bo my w ogóle nie powiedzieliśmy, co będziemy robić na live'ie. Otóż chciałbym... Ty będziesz robił na live'ie. Na odcinku. Czy na odcinku? A, no to my będziemy. Tak, tak, wiesz, co będziemy robić?
Dzieci? Wreszcie? Nie. A, to nie wiem. Skąd miałeś ten pomysł? No bo obiecałeś mi jakby, że po 3 latach związku pierwsze dziecko. Nie. Pomyliłem się z Doknesem. Ale wiesz, jak będziesz tak mówić, to będą nas shipować. Czy ty tego chcesz? Nie będą, stary, nie będą. Już dużo razy tak mówiliśmy i nikt nas nie shipuje, stary. Bo jest stary, teoria antyshipowalności dealera i Tritsusa. Każdy wie, że jesteśmy ziomami i nas nie chcą shipować. Stary, nie, widzowie są... Jakby są dobrzy widzowie, co źli widzowie, wiesz o tym. Nie wiem, ja mam samych tych dobrych. No ty masz w sumie więcej, więc możesz mieć tych złych też. Tych, co shipują, stary, wszystkich, to jest no. Dobra, okej, nieważne, może nie gadajmy o takich rzeczach strasznych, porozmawiamy o czymś bardzo pogodnym. Otóż, jakby wziąć to zoo, jakby te lamy to jest element zoo, ale myślę, czy nie przerobić tego na fabrykę lam, albo farmę lam, nie wiem jak to nazwać. Co myślisz, stary? Nie wiem, według mnie czy lamy... Czy może, żeby lamy prowadziły zoo? Co? Według mnie lamy mają głowę na nosie jakby. Głowę na nosie? No twarz na nosie. A, no mają, wiem. To już założyliśmy na prajnie jeden. To jest taka małpka na nosie. Mi to szkieleta przypomina. Wiesz co byłoby fajne, gdybym zrobił na odcineczku dzisiaj? Bardzo chciałbym mieć oceloty, więc ja chcę zrobić sobie na oceloty. Łowimy rybki, Ernest. Chcesz wędkę? A, szczerze mówiąc nie wiem, stary. Chodź, łowimy ryby. Potrzebujemy ryb. Dobra, no. Tak, musimy złowić ryby. Ale nie, ja nie jestem rybą, nie jestem rybą. Nie da się tutaj łowić. Łów w wodę, da się. Przesuwa się co? Czekaj. Tak, przesuwam je to, czemu? Nie testuj tego nawet, przestań, Ernest, ale... Lubię się tak poprzesuwać czasem po prostu. Dzięki. No, fajnie. O nie, czemu nitka mi wypadła? String. W ogóle skończyliśmy też ten... Dokness tutaj pływał, jak stringi wypadają. To wszystko tutaj skończone jest. Co? Dokness musiał pływać w tej wodzie, bo stringi wypadały. Sugeruje, że Dokness nosi stringi? Sugeruje, że od dawna, od dziecka. Skąd takie rzeczy wiesz? A może to powinien być ship taki właśnie, a nie coś ze mną, tylko wy. O nie. Wszyscy byli ślepi tak długo. O nie. O tak. O, masz rybkę. Oddasz mi ją? Nie, mam kość. A nie, to rybka. No rybka. Masz. Ale jest surowa, nie wiem, czy chcesz ją jeść. No ale to dla ocelotków, dla kotków ocelotków. W ogóle nie jest to zdrowe. No my pójdziemy po oceloty dziś? Co? My pójdziemy dziś po oceloty? No tak. Taki jest plan. Nigdy w życiu nie miałem ocelota. Naprawdę? Nie, no, miałem, ale 4 lata temu. A, jak byłeś małym dzidziusiem. No, jak miałem 7 lat. No właśnie, tak. Okej, więc słuchajcie, po tym jak będziemy mieć ocelota, to chciałbym właśnie je wszystkie przygarnąć tutaj. Tylko czy oceloty się teleportują, wiesz może, jak psy, czy nie? Wiem, że psy się teleportują. No właśnie, psy się teleportują, ale czy oceloty się... Oceloty też, tak. Tak? Ale na ile procent? Na 100. Teleportują się, stary. Na 100%. Okay. Nawet na 150. Ile masz rybek? Dwie? Dwie, no. Dobra, to jeszcze po jednej rybce... Trzy miałem, ale jedną ci dałem, wiesz? No wiem. Zauważyłem. Dzięki, stary. Naprawdę miła, stary, to była sprawa. A ogólnie jakby ten ratusz będzie trzeba rozwinąć na pewno, ale serio, nie czaję. Czemu to jest świątynia mroku według ciebie? Jakby... Czemu sądzisz, że świątynia mroku by była w środku samej Nowej Ferajny? Ale ja, przecież ja ją jakby budowałem i to nie od ciebie do końca zależało, że akurat tu powstała. O nie, spadła rybka. W odcinku, stary, ja podjąłem decyzję po prostu, że tutaj będzie to stało. Ale jakby co cię motywowało do tego, żeby zrobić z tego świętynię mroku? Czy nie możesz zrobić pogodnej świętyni? Myślałem, czego brakuje nam na Ferajnie jakby. Mroku? Mamy do Knesa. Stwierdziłem, stary, że potrzebna jest świątynia na Nowej Ferajnie. Że to jest jedyny stary budynek na Nowej Ferajnie. I to będzie epickie i dlatego, że włada tym mrokiem. Ale czy twoja świątynia będzie wyglądała jak twoja fabryka chipsów? W ogóle, co za trolle, zaraz muszę to pokazać. Dostałem strasznego trolla i naprawdę jestem zażenowany. A, troll Koshiego? Tak, widziałeś z to. Z różowymi oknami. Tak, no o tak. Co chodzi? W ogóle Koshi powiedział na odcinku, że jestem w Koprze, a to nieprawda, że jestem no właśnie, w Koprze. No właśnie, bo Koper jest bardzo tajną organizacją, ludzie mają różne teorie na ten temat. Okej, więc zobaczcie sami, co zrobił Koshi. Zbudował... bo w Koprze są 3 osoby i nikt nie wie, kto jest trzecią, tak? Załóżmy. Więc tak, zrobił coś takiego. Naprawdę podłe. Nasza baza nie wygląda już teraz kozacko, tylko wygląda strasznie frajersko. Normalnie jak siedziba braci troli, która wygląda żałośnie. Żenada. Prawda, Ernest? Aha. Zgadzasz się ze mną, nie? Że tak. Bracia trolle są słabi, nie? Zgadzam. Podrzucisz te rybki?
4, a ja też chciałem jednego ocelotka mieć. No okej, ale jakby oswoimy je i rozmnożymy i będzie ich więcej i wtedy będzie dało się chyba. Ej, nie utop się, ziom. No, nie chcę, o, już wziąłem. Ej, wędka mi się popsuła. Okej, to rzuć szybki? Tak, stary. Mogę dać wędkę, chcesz wędkę, ziom? Trzymaj. Nie. Nie, dobra. Co, 10 rybek powinno starczyć, to ja lecę elytrą do dżungli, jak coś. To będzie szybciej. W ogóle nowy powstał, a właśnie, wiesz co zrobiłem? Bo ktoś wybudował różowego creepera obok Shandy'ego. Nie wiem, czy to Shandy zrobił. Shandy. Tak czy siak. Na ja live'ach tutaj... Ej, bo ja zrobiłem domek w środku. I napisałem, czegoś? To jest mój domek. Gdzie? Chciałem mieszkać w tym creeperze różowym, ale ktoś mi zniszczył domek. I tu wybudowałem domek na live, wiesz? Co, jak to zniszczył ci ktoś domek? No bo zbudowałem domek w środku tego creepera i powiedziałem, że to będzie mój domek w tym creeperze. Aha. Bo myślałem, że to jest wolny creeper do zajęcia, że ktoś może w nim zamieszkać, jak Shandy w tym zielonym. To jest automatycznie wygenerowana struktura. Znaczy nie, no myślę, że ktoś zbudował ten domek, żeby ktoś się zamieszkał. Jakby jest takie mieszkanie socjalne. Ej, wiesz, że zalałem drugi raz tubę Kosiemu? Ale to ty zalałeś tę tubę? W ramach szantażu? No tak, w ramach szantażu. Powiedziałem, że jeżeli nie... Ale to... jakby coś stały... Okej, pamiętasz, jak na twoim odcinku mówiłem, że jesteś wypełniony złą energią? No. Czy to nie jest dowód na to? Szantażujesz ludzi, robisz świątynię mroku, jakby... Czego potrzeba jeszcze, żebyś stary... Stary, bo to pod wpływem nowego gracza Ferajny. Ale jakiego nowego gracza? Co ty mówisz? Nikt nie chodzi na Ferajna. No, Stewart dołączył na Ferajna, ale nie grał nawet. Ale niedługo będzie nowy gracz. No to jakby niedługo będzie nowy gracz, ale masz na ciebie wpływ? W sensie znaczy jest, ale na razie jest jako tajna osoba. On mi właśnie kazał budować tą świątynię mroku. Ale wiesz, że ty nie masz dostępu do dodawania osób na Ferajny, nie? Ta osoba nie potrzebuje pozwolenia. Zresztą znam twoje hasło i login jakby, więc... Ale serio? No tak. Serio? No ale tak, stary. Czemu ci podałem takie coś? Bo jesteśmy kumplami, ty masz mój kanał na YouTubie. Wiem. Się tak szantażujemy nawzajem, nie? To jest takie ubezpieczenie. Jak coś odwalisz, stary, to teraz ci kasuję konto na YouTubie. A jak ja coś odwalę, to mi konto na Minecrafta skasujesz. Ale gdzie są oceloty? Czekaj, bo ja ostatnio byłem tutaj. Ej, a gdzie ty jesteś? W dżungli. Bardzo bym chciał, stary, jakby... Bo mnie zostawiłeś. No wiem, no teoretycznie można mnie tepnąć, myślę. To nie będzie grzech. Tak? Nie będzie nikt zły? No raczej nie. Ja nie będę miał zły. No. Dobra, no cześć, to za pozwoleniem króla Ferajny. Ja nie jestem królem Ferajny, stary, na burmistrza. Będziemy niedługo robić ten... Głosowanie. Zresztą mam takie lagi w dżungli. Mój komputer jest z drewna. Dlatego... No, donaty są bardzo ważne dla mnie. Tak serio, to straszna masakra, naprawdę. Komputer, co w 2017 ścina mi w Minecrafcie, to jest naprawdę, naprawdę wyczyn. No, twój komputer jest z 2013 chyba. Nie wiem, stary. Nie wiem, ale się zestarzał bardzo. Czekaj, czy to są celoty? Nie, to nie są celoty. To są kwiatki, co dają celoty. To są melony, co dają celoty. Ale gdzie są te celoty? Ja je widziałem. A na są stówę. Jakieś? Tak, na stówę ostatnio widziałem. Przelatywałem przez dżunglę, tylko nie miałem żadnych wtedy rybek. Aha. I jakby byłem polamy poleciałem i zobaczyłem oceloty po drodze i pomyślałem, o, oceloty, trzeba będzie tu przylecieć po nie. Nie kiedyś. Rozwalałem te kurczaki, stary, w dżungli. Co znalazłem, stary? Co znalazłeś? Znalazłem coś, co chyba w pierwszy dzień Ferajny 3 znalazłem kiedyś dungeon i tam była papuga i znalazłem właśnie dungeon z moją papugą, która tu została. O kurde, ale fart. Odnalazłem moją papugę sprzed wielu miesięcy. Ej, nazwiesz ją Loli? Ale nie pamiętam, ona miała nazwę, ale nie pamiętam jak się nazywała. Boże ludzie, napiszcie w komentarzach jak się nazywa ta papuga. Na pewno ktoś z was pamięta, jak się nazywała papuga, która zaginęła. O mój Boże, jak ja o niej zapomniałem. Mango. To jest moje dziś. Co? Mango. Nie, chyba nie. No wiem. Nie, raczej nie. Tak czy siak, o mój Boże, to jest moja papuga. A co z tymi ocelotami? Nie wiem. Aż... Szukaliśmy tych ocelotów pół godziny, stary, a ty znalazłeś papugę i już zapomniałeś o ocelotach. No dziwisz się? To jest jakbyś znalazł swoje dziecko. Zgubiłbyś dziecko? No właśnie tak zgubiłem dziecko i zapomniałem o nim. Tak, jestem słabym rodzicem. Ej, znalazłem jakiś tunel. Tunel? A tak, to a też... To ty bo ty znajdujesz co chwilę jakieś pozostałości po moim live'ie, wiesz? Jak prowadziłem lamy. Bo ja asekurowałem te lamy, robiłem tunele, no dziwne, zwariowane rzeczy na tych live'ach się dzieje, ach, jakie fajne rzeczy. Ty byś oglądał, Ernest, nie? Gdybyś stary sam nie kręcił odcinków, to byś oglądał, nie?
Co? Te live, nie? Byś oglądał, fajnie. No, stary, ja i tak oglądam czasem. O, o mój Boże! Co, oceloty? Nie, nie wierzę! Nie wierzę! Co? Zginęła ta papuga? Nie. A co się stało? Mam drugą papugę! Wow! Stary! Poszedłem po oceloty, wracam z milionem papug. Ale się jaram! Trzeba będzie je nazwać, więc piszcie, ludzie, jak nazywamy nową papugę i jak się nazywa nasza stara papuga, proszę. Nazwij napiszcie. Ją Ololo Queen. Ololo Queen? Tak. Ale bardziej Ololo Queen, czy bardziej Ololo Queen? Ololo Queen! To brzmi jak... znalazłem papugę, to twoja? A lata? Lata. Ale czekaj, ale gdzie jest moja pierwsza papuga? Czekaj, bo ja o nie. Nie, to chyba nie jest twoja papuga, o swoje sobie ją, dobra? Ernest? No? Pamiętasz, jak mówiłem, że znalazłem zaginioną papugę? No, zgubiłeś ją. No. Jesteś głupiutki, stary. Ej, stary, ale o co chodzi? Czemu ona się gubi? No, ona, stary, jest jakaś dzika. Wiesz, że ja zrobiłem live'a, gdzie oswajałem papugi, trwał 2 godziny i za pierwszym razem wybuchł mi je creeper, zebrałem kolejne 5 papug i... i wszystkie jakby się nie tepnęły do mnie i zostały gdzieś. Czekaj. O co chodzi? Czemu ja nigdy nie mogę znaleźć papug, a teraz znalazłem kolejną? Czekaj, bo... O co chodzi? Ja właśnie znalazłem papugę. Każda jest w innym kolorze, to jest niesamowite. Czekaj. Gdzie ona jest? O mój Boże, gdzie jest ta papuga? Widziałem ją! To nie była Fata Morgana, bo... O, znalazłem też moją starą papugę. Okej, one są. O, stary, mam papuszkę. Ej, czemu musimy się spotkać zaraz z tymi wszystkimi papugami? Dobra. Okej, mam papugi, jednak nie zginęła. Ale gdzie jest ta biała papuga? Bo ona była też śliczna. O, jest! Ja mam, stary, taką, wiesz, wielokolorową. Nazwę ją Błażejek. Ja też mam wielokolorową. Mam 3 papugi, wiesz co, stary? Nie wiem, czy my te oceloty powinniśmy zbierać. Czy nie powinniśmy ewakuować z papugami i je eskortować i potem... Myślę, że to będzie bardzo dobra, jakby, myśl, stary. No, że to jest dobra myśl, to jest dobra myśl, ziom. Tylko, czy te wszystkie oceloty się... Znaczy, te papugi, one chyba podróżują. Dobrze, one są chyba bezpieczne. Ale troszkę się cykam jednak o nie, no. Ocelotów no, w ogóle się, nie ja ci mówię, mi się zgubiło ostatnio 5 papug. Właśnie, one się gubią. Póki one tu są, to ja szybko lecę elytrą i one się teleportowały do mnie. Mam nadzieję. Zobaczymy. O, dobra. Teleportujecie się do mnie? Nie. Ej, Ernest. No? One się tak niezbyt teleportują, coś. No właśnie, moja też tak leci, jakby chciała, a nie mogła. O, ale jakby czemu? Stary, a czekaj, zróbmy eksperyment. Jesteś na ferajnie? Jestem daleko, poczekaj chwilę. Bo chciałbym się do ciebie tepnąć i zobaczyć, czy papuga. O mój Boże, nie ma żadnych papug! Ja tepnę. To co, jak ja mam je prowadzić? Mam iść tak powoli z dżungli? Co za żenada? Stary, czekaj, tepnij się, bo chcę zobaczyć właśnie to. Nie, ja zgubiłem wszystkie papugi, stary. Czekaj, muszę znaleźć moje papugi. Pójdziesz na ferajne? Nie, ja lecę teraz z dżungli. Czy nie moja papuga za mną niby jakoś leci. No, ale bo ona leci, ale jak, stary, polecisz za szybko, to ona zostanie. One gdzieś tu były. Nie, moje papugi! 3 papugi! Zgubiły się w lesie same. Ale to jest... Z papugami? Słuchajcie, znalazłem oceloty, tylko to jest jeden ocelot i to jest problem. Chyba, że tam coś jeszcze jest, bo tam coś mignęło mi. Czy to jest ocelot? Nie, chyba nic nie ma, nie ma. Ej, mam Ernest innego ocelota. Co ja mam robić, jak mam innego ocelota? To ma sens w ogóle? Nie. Czekaj, spróbuję choćby tego jednego oswoić. Może jakiś inny przyjdzie, bo to jest jeden. Widzę jednego, okej, spróbujmy tego oswoić. Nie zwiewaj, nie, kitek. Czemu nazywam go kitek? To jest słaba nazwa na kotka. Ocelocie. Ej, stary, da się karmić papugi oswojone? Nie wiem, nie, a coś ci umiera, czy co? Tak, bo ją otruła ta wiedźma. O nie, papugi, nie straszcie go. No, gang papug. Ej, spokojnie. Kitek, chodź. O, chodź. Gang papuga. Chodź. No chodź. Chodź, nie strasz go. Nie strasz go, papug. Papuga o imieniu papug. Ej, zgubiłem się, stary. Nie, stary. To jest tak ciężkie, oswojenie ocelotów. One są tak, stare, upierdliwe. One tak się nie chcą oswajać. Dobrze idzie. Papug, nie strasz go. Nie strasz go, papu. Ej, znalazłem ocelota. Czekaj. Ja też właśnie. I oswoiłem! Gdzie jesteś? Kordy ci podać, tepniesz? No podaj kordy, zobacz czy daleko. 991 minus 33. Jesteś bardzo daleko, to się tepnę, dobra. Dzisiaj mamy odcinek cheatowania, bo sobie teleportujemy się. Przepraszamy. Dobra, Ernest, oswajam go, więc chodź. Ocelot. To jest ocelot, a to jest moja papuga. Ej, a mój ocelot się nie tepnął wcale, wiesz, za mną.
O-o. To niedobrze, bo ja nie pamiętam, gdzie byłem. Chodź, chodź. Chodź. Ej, w ogóle nie idzie. Bo tu nie ma celota, nie? Oswojonego żadnego obok mnie. Nie. O nie. Chodź, ocelotek. Nie, nie, stary, nie możesz go gonić. Nie możesz, tak. On się boi ludzi. Tak? No, one się boją ludzi. Widzisz, jak się one boją? Ej, coś się stało z moją papugą. Nie wiem, ziom. Te papugi są tak zbagowane. A ten ocelot myśli, że jest chyba rybą jakąś. Nie, nie, nie jesteś rybą, jesteś kotem. Koty nie pływają tak naprawdę. Przestań. No, ej. O. Co on robi? Topi się. Nie, on się nie topi. On jest dziwny. On się bawi w łódkę podwodną. Nie, nie możesz pływać. Myślisz, no chodź do mnie. Nie mam możesz rybkę. Go, stary, zacząć rybką dawać? Nie, bo on ucieka, nie rozumiesz? Stary ocelot musi sam do ciebie podejść. Dopiero wtedy go karmisz. Jak sam podejdzie, ty się nie ruszasz wtedy, rozumiesz? To tak działaś. Nie ruszasz się, jesteś zupełnie w bezruchu. On teraz się nie patrzy, mamy kontakt wzrokowy, to jest dobrze. To jest dobrze. Ale źle, bo pływa w wodzie. No właśnie wiem. Nie wiem, czy on powinien pływać w wodzie. Nie masz jakiegoś ocelota, co nie pływa... Nie, koty nie pływają. Nie masz jakiegoś ocelota, co nie pływa w wodzie, stary? Nie. Ciesz się, że jakiegokolwiek ci znalazły. Doceniaj to. Staram się cieszyć, stary, ale jakby dużo to nie daje mimo wszystko, niestety. Obecnie. Stary... Chodź tu, chodź tu, no spójrz się na mnie, no! Zasypmy całą wodę gravelem. Co? Zasypmy całą wodę gravelem. Całe jezioro. No. Nie wiem, stary, no póki co to on wychodzi na głęboką wodę. Nie, nie wypływaj na głęboką wodę, nie! O! Widziałem ten twój wzrok, Przestań, widziałem twój wzrok. Nie udawaj, że ci nie obchodzi ta rybka. Na pewno ją chcesz. Stary, znalazłem łódkę. No to... spoko. Come on, on teraz orze. On ucieka ode mnie, dobra, to uciekaj ode mnie, ale w tą stronę uciekaj, gdzie nie ma wody. Czekaj, ja go, wiesz co, ja go wystraszę maksymalnie, żeby... Stary, ja jestem w tym dobry. W czym? Wystraszenie kotów? Tak. Tylko trzeba w dobrą stronę go wystraszyć, żeby on wyszedł na ląd, a nie pływał tutaj. Stary, w... pokażę ci coś, patrz. Zobacz. Co? Patrz, o dobrze, wystrasz go. Dobrze. BUM! O. Nie, ale nie w tą stronę, Ernest! On musi wyjść z wody, wyjść z wodą. Właśnie wychodzi. No wiem, wychodzi, dobrze. Okej, jesteś... To nie jest zbytnio... Dobra, okej. To chyba go wypchamy jakoś. Nie wiem, no... Ej, chodź! Nie w tą stronę! Nie w tą stronę, tu, dobrze, ale... Czemu on chce iść do wody? Przed chwilą chciałeś wypłynąć z wody. O co mu chodzi? Co jak za ty... typ, no? Ja jednak ma problem. Ej, on stary chyba mnie lubi, wiesz? No to weź go. Daj mi ryby. Trzymaj. Ja go swoje, stary. Ja dwie się znam. Dałem. Wiesz, stary, zostałem byłem treserem kotów, zanim zacząłem zajmować się Minecraftem. Co, można stary z łódki może? Myślisz? Nie, patrz, zobacz. Ale nie dawaj mu rybek, jak się spojrzy na ciebie i będzie patrzeć i nie ruszać. No wiem, tak robię. Czekaj, dam mu... Ale on nie zrobi nic takiego, bo on pływa, jest zajęty pływaniem, no. Żeby on na platformę jakąś tu wszedł. No, co on zrobił? Co za typ? Widziałeś, jak on przebiegł? No, zamurujmy go. No, zamurujmy go. No co? Jaki dzikus! Co on robi? To jest najdziwniejszy kot, jakiego widziałem w życiu. Czy to w ogóle jest kot? Nie. Dum. Co on robi? Czemu on biega tak? Czemu biegasz tak? Stój. Co on ma za zdolności dziwne? W sensie on... Jakiś powolony sprint załącza, jak wyjdzie na ląd. I ucieka z niego najszybciej. To nie jest normalne. Zachowuj się jak kot, kocie. Czekaj, stary. Czekaj. Okej, chodź. No chodź! Nie. Albo na ląd. Możesz iść na ląd. Pozwalam ci iść na ląd. Ale jeżeli wyjdziesz na ten ląd, a nie będziesz udawać, że idziesz na ten stary, ląd... Stary, mamy szansę go teraz złapać. Nie, gucio. Okej, no i patrz. On zwiewa. Patrz na to. Chyba się uda. Co on robi? Wytyfy. Czemu on tak popyla? Teraz stój. Bo on się boi, stój. Nie biegaj, nie goń go. Ja stoję z rybami. Okej, ale stój stary na shifcie. Gdzie on jest? Gdzie? Nie ma go. Tu jest. Nie ruszaj, stój. Bo go o swojego. Nie ruszaj się. O, idzie do mnie. Albo do mnie, czekaj. O, czekaj. Raz, dwa. Mam go! Wytyfy! Nie! Farciarz! Down!
Udało się, więc mamy oceloty 2. Tego pierwszego musimy znaleźć. Mamy mnóstwo papug, więc ja spróbuję to wszystko jakoś zebrać w kupę. I w następnym live mam nadzieję, że już się uda całe nasze małe zoo powoli zacząć kompletować. Więc zapraszam Ciebie jeszcze raz na live'a o 19:00. Ja byłem Karol, Dilerek, ze mną był Tritsus, czyli Ernest. Dzięki wielkie za oglądanie do końca. Pamiętaj o Instagramie, pamiętaj o Snapchacie, który masz w opisie, oraz o nowym kanale. Pamiętaj o nowej osobie na Ferajnie. Nie ma nowej osoby na Ferajnie.